Mamy tutaj obrazek przedstawiający wykres funkcji f od x i wykres jej pochodnej, czyli f' od x. Jedyne czego nie wiemy, to która jest która. Która to jest funkcja, a która to jest pochodna. I naszym zadaniem jest określenie, odgadnięcie, która z tych krzywych reprezentuje wykres funkcji, a która reprezentuje wykres pochodnej tej funkcji. No, to zastanówmy się najpierw, powiedzmy, że spróbujmy zgadnąć. No załóżmy, że na przykład ta zielona to jest funkcja f, a pomarańczowa to jest f'. I zobaczmy, czy, czy to jest możliwe, czy to się może zgadzać. No, popatrzmy. Pochodna funkcji mówi nam, jakie jest nachylenie stycznej do wykresu. No, to narysujmy sobie na przykład w takim punkcie styczną do wykresu tej funkcji zielonej. Gdyby to była funkcja f. No, to widzimy, że to nachylenie tutaj jest dodatnie. Więc wartość pochodnej w tym punkcie powinna być dodatnia. No a wartość tej funkcji, której wykres jest narysowany na pomarańczowo, jest w tym punkcie ujemna. Więc już widzimy na podstawie tego prostego argumentu, że to nie może tak być, żeby wykres tej funkcji f był na zielono, a f' na pomarańczowo, bo to się tutaj już nie zgadza w tym punkcie, który tutaj narysowałem. Styczna ma dodatnie nachylenie, więc wartość pochodnej jest dodatnia, no a ta funkcja pomarańczowa ma tutaj wartości ujemne. No dobrze, no to to możemy już sobie wytrzeć, żeby nam nie myliło i teraz zastanówmy się, czy może być na odwrót. No to teraz założymy, że na pomarańczowo mamy wykres funkcji f, a na zielono wykres pochodnej, czyli f'. No to weźmy sobie teraz styczną do tej funkcji pomarańczowej. No to tutaj nachylenie tej stycznej jest rzeczywiście dodatnie, no i wartość tej zielonej funkcji jest dodatnia. To się zgadza. No i widzimy, że to nachylenie tutaj jest coraz większe, ono rośnie, jest bardzo duże nachylenie i cały czas jest dodatnie w tym obszarze, a tutaj zaczyna maleć w pewnym, w pewnym momencie. No to widzimy, że to się zgadza z tym wykresem funkcji na zielono narysowanej, że to na, to jeżeli to reprezentuje nachylenie, no to to nachylenie tutaj rośnie, osiąga pewną maksymalną wartość gdzieś tutaj, a potem to nachylenie pozostaje nadal dodatnie, ale zaczyna maleć. I w pewnym momencie, może wezmę inny kolor nawet do tego, w pewnym momencie to nachylenie stycznej staje się równe 0, Styczna staje się pozioma. No i rzeczywiście, jak to nachylenie jest dodatnie, ale maleje, i w pewnym momencie dochodzi do zera. Dokładnie tak zachowuje się ta zielona funkcja. No i tutaj na prawo od tego punktu nachylenie stycznej jest ujemne rzeczywiście, coraz bardziej ujemne, Aż osiąga pewną minimalną wartość, najbardziej ujemną, gdzieś tutaj, i później zaczyna znowu rosnąć. Czy ono jest ujemne, ale coraz mniej ujemne. No i rzeczywiście tak zachowuje się ta funkcja tutaj. To nachylenie jest cały czas ujemne tutaj w tym obszarze, od minus czwórki do trójki z kawałkiem. Nachylenie cały czas jest ujemne. Osiąga pewną minimalną wartość, a potem zaczyna rosnąć, tak, żeby w tym punkcie, który mamy tutaj osiągnąć nachylenie równe 0. Tutaj nachylenie stycznej będzie równe 0. No i wartość pochodnej też jest 0. To się zgadza. No i tutaj na prawo od tego punktu znowu nachylenie staje się dodatnie. Najpierw jest dosyć małe, potem rośnie. W pewnym momencie osiąga jakąś maksymalną wartość, a potem znowu zaczyna maleć. Tutaj to nachylenie znowu zaczyna maleć. No i dokładnie to się zgadza z wykresem tej zielonej funkcji. Ona tutaj cały czas jest dodatnia, czyli to nachylenie jest dodatnie. Najpierw rośnie nachylenie, osiąga maksymalną wartość gdzieś tutaj, a potem to nachylenie pozostaje dodatnie, ale zaczyna maleć. No i to się zgadza z wykresem tej funkcji pomara na pomarańczowo, czyli widzimy, że f od x jest na pomarańczowo, a pochodna jest na zielono. I to jest zadanie z naszego portalu Khan Academy. Zachęcam do rozwiązywania tych zadań. Link do tego zadania znajduje się w opisie filmu poniżej. Zachęcam również do rejestrowania się na portalu, zakładania konta po to, żeby korzystać w pełni z jego funkcjonalności.